Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzonym przez Fundację Jagiellońską. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani dr Karolina Wojtasik, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Jest także specjalistką do spraw bezpieczeństwa, biegłym sądowym, zajmuje się analizą zamachów organizowanych lub inspirowanych przez salafickie organizacje terrorystyczne na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, publikacjami instruktażowymi w zakresie metod przeprowadzania zamachów na ludność cywilną, a także bezpieczeństwem obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i infrastrukturą krytyczną. Pani doktor jest także autorką książki pod tytułem Anatomia zamachu o strategii i taktyce terrorystów, współautorką Polski system antyterrorystyczny realia zamachów drugiej dekady XXI wieku i wielu innych publikacji związanych z terroryzmem i bezpieczeństwem infrastruktury, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Tradycyjnie naszym wydarzeniom towarzyszy konkurs na najciekawszy komentarz oraz komentarz, który cieszył się, będzie największą liczbą polubień. Dlatego zachęcamy wszystkich internautów, którzy są z nami, do zadawania pytań. Do wygrania jest taka oto czekolada Trimarium, czekolada mleczna z dodatkiem kandyzowanych płatków róży 23-karatowego jadalnego złota, a także publikacja, książka o relacjach polsko-amerykańskich pod redakcją pana Roberta Kupieckiego. Także zachęcamy do aktywnego włączenia się w naszą dzisiejszą dyskusję, a przechodząc już bezpośrednio do naszej rozmowy. Pani doktor, no właśnie, dlaczego infrastruktura krytyczna jest tak ważna dla społeczeństwa? A jeszcze tutaj dodam, że jakby cała nasza rozmowa będzie toczyła się wokół pytania, dlaczego infrastruktura krytyczna jest gwarantem funkcjonowania społeczeństwa? Mam nadzieję, że uda się nam dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. I oddaję pani głos. Odpowiadając w sposób taki naprawdę najprostszy, infrastruktura krytyczna jest odpowiedzialna praktycznie za każdą codzienną czynność, którą wykonujemy. Gdyby w jakikolwiek sposób działała niesprawnie, to tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie wykonać żadnej codziennej czynności. Myślę, że pamięta pan ten moment, kiedy rok temu zaczynało się zamknięcie, zaczynał się lockdown i wtedy Polacy tłumnie pobiegli do sklepów kupić ryż, makaron i papier toaletowy. I jakby wszystkim nam towarzyszyło takie przekonanie, że woda będzie, energia będzie. I tak naprawdę jedyne rzeczy, o które się należy zatroszczyć, no to jest właśnie ten przysłowiowy ryż i inne produkty. Wydawało się, że nawet jeżeli nie będziemy mogli wyjść z domu, to wszystko powinno działać. Nikt nie myślał raczej o tym, gdzie ten ryż ugotuje, jeżeli nie będzie wody, albo jeżeli nie będzie gazu, czy energii elektrycznej. Bo z infrastrukturą krytyczną tak jest, że w momencie, kiedy ona sprawnie działa, to właściwie o niej nie myślimy. Dopiero w momencie, kiedy coś jest nie tak, no to zaczynają się pewne refleksje. I ja myślę, że każdy, czyj pociąg spóźnił się 240 minut, każdy, kto musiał przeżyć 2 dni bez wody czy bez sprawnie działającej kanalizacji, no na pewno odczuł, że są jednak takie systemy powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli i one są konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, ale także instytucji i przedsiębiorców. I to jest zwykle tak, że my o tym nie myślimy. Nie myślimy o tych niesamowicie skomplikowanych układach, urządzeniach związanych z zaopatrzeniem w energię, surowce energetyczne, systemach łączności, sieci teleinformatycznych, sieciach finansowych, sieciach zaopatrzenia w żywność, wodę, ochrony zdrowia, transportowych, ratowniczych i zapewniających ciągłość działania administracji publicznej, bo to na co dzień na ogół działa. W momencie, gdyby którykolwiek z tych układów przestał działać, doszłoby do ogromnego chaosu, bo te układy najczęściej są ze sobą powiązane. Jeżeli pomyślimy o tym momencie, kiedy budzimy się i wstajemy z łóżka, no to okazuje się, że jednak gdzieś zęby umyć trzeba. Kawę też na czymś należy zrobić i dobrze byłoby jednak zjechać windą i pójść do sklepu. Ale gdyby nie działała sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieci teleinformatyczne, to nie wysłalibyśmy ani maila, ani byśmy z tego domu po prostu nie wyszli. I to jest tak, że jak już mówiłam, na co dzień mało kto o tym myśli, bo to
infrastruktura zwykle działa. Ale to jest takie pole, gdzie no jeżeli nie ma tej refleksji społecznej, no to zaczyna się refleksja autorów wszelkiego rodzaju scenariuszy do filmów katastroficznych. Ja myślę, że każdy z nas przynajmniej raz widział film, w którym właśnie w powietrzu przestają działać systemy kontroli lotu i jakiś bohaterski pilot sprowadza ten samolot na ziemię. Albo co się dzieje, jaki gigantyczny chaos zaczyna panować w momencie, kiedy brakuje energii elektrycznej dłużej niż kilka godzin. I to jest mniej więcej odpowiedź na pytanie, dlaczego infrastruktura krytyczna jest tak niesamowicie ważna dla społeczeństwa. Bo ona zapewnia jego sprawne funkcjonowanie na bardzo wielu szczeblach. Jasne, krótkie zakłócenia w funkcjonowaniu tej infrastruktury zdarzają się, ale mimo wszystko, nawet jeżeli nam tej wody brakuje przez kilkanaście minut, czy nawet jeżeli są jakieś przerwy w dostawie prądu, to zawsze z tyłu głowy mają, że za chwilę to naprawią. I dzięki temu będziemy mogli funkcjonować dalej. Nawet jeżeli są jakieś remonty na drodze, czy jeżeli jakiś element autostrady jest nie do przejechania, to cały czas jednak mamy z tyłu głowy, że za chwilę to zostanie naprawione, że jest ciągłość w sposobie działania tych układów. Pani doktor, wspomniała Pani o takich kwestiach jak chociażby to, że nikt z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co mogłoby się stać, czy to jest w ogóle możliwe, że na przykład zabraknie komuś wody w kranie lub też energii elektrycznej, jak wtedy funkcjonować. Ale właśnie, czy możliwe jest życie bez sprawnie funkcjonującej infrastruktury krytycznej? Bo tak jak Pani sama wspomniała, no zdarzają się takie sytuacje, że no w wyniku jakiegoś zamachu czy jakiejś usterki może zabraknąć prądu, czy też innej energii lub też na przykład wody. Jasne, to życie jest możliwe, ale tylko przez chwilę. No bo kto z nas chciałby żyć jak Robinson Crusoe? No, czy ja myślę, że pewnie w społeczeństwie są tak zwani prepersi i oni byliby przeszczęśliwi, gdyby nagle musieli się chować po lesie, ale umówmy się, to jest bardzo niewielki odsetek społeczeństwa. Jednak my wszyscy chcielibyśmy funkcjonować w takim społeczeństwie, gdzie te układy po prostu sprawnie działają. Czyli generalnie nie jest możliwe na dłuższą metę funkcjonowanie bez sprawnie działających elementów infrastruktury krytycznej. Stąd szereg działań przygotowawczych, szereg działań, powiedzielibyśmy, planistycznych, szereg działań ustawodawcy, które mają zapewnić sprawne działanie infrastruktury krytycznej na co dzień, ale też procedury postępowania w przypadku jakiegoś rodzaju zagrożenia, a także plany odbudowy i przywrócenia działania w momencie, kiedy doszłoby do jakiegoś rodzaju katastrofy, usterki czy czegoś w tym rodzaju. Więc odpowiadając na pytanie, nie da się funkcjonować bez infrastruktury krytycznej. I ten przymiotnik krytyczna, on się absolutnie nie wziął przez przypadek. I tak naprawdę taka pogłębiona refleksja nad infrastrukturą krytyczną, czy nad urządzeniami, które my dzisiaj zaliczamy do infrastruktury krytycznej, ona się zaczęła kilka tysięcy lat temu, bo te akwedukty i podobnego rodzaju urządzenia już w starożytności uważano za kluczowe do funkcjonowania tamtych miast. Ale w takiej bardziej współczesnej historii, to tak naprawdę o infrastrukturze krytycznej w Europie przede wszystkim zaczęto myśleć szczególnie intensywnie po zamachu w Madrycie. Wtedy, kiedy mieliśmy sytuację, kiedy zaatakowana została infrastruktura transportowa. Czyli to był rok 2004, potem nastąpił rok 2008, czyli właśnie słynna dyrektywa, która rozpoczęła starania o zbudowanie jednolitego systemu ochrony infrastruktury krytycznej. I to pociągnęło za sobą dalsze decyzje ustawodawcy, ponieważ od początku było wiadomo, że infrastruktura krytyczna to są te systemy, te obiekty, które niestety będą bardzo podatne na różnego typu zagrożenia. No właśnie, o jakich zagrożeniach mowa? To znaczy generalnie jak pomyślimy o tych zagrożeniach, to tak naprawdę okazuje się, że to są różnego rodzaju zagrożenia. I najprościej jest o nich powiedzieć przez pryzmat tego, jakiego rodzaju typy zagrożeń bądź typy ochrony wyróżniamy. Bo z jednej strony
W przypadku ochrony infrastruktury krytycznej niesamowicie ważne jest tak zwane bezpieczeństwo fizyczne. Czyli są te działania organizacyjne, te działania techniczne, które mają minimalizować ryzyko zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej w wyniku na przykład osób, które w sposób nielegalnie dostałyby się bądź na teren przedsiębiorstwa, bądź usiłowały dostać i zakłócić działania systemu. Z drugiej strony, no to jest bezpieczeństwo techniczne, czyli to związane z zagrożeniami zaburzenia realizowania procesów technologicznych, ale mamy też bezpieczeństwo osobowe, czyli dotyczące sytuacji albo zapobiegania sytuacji, żeby ktoś z pracowników w jakiś sposób przez działania na przykład sabotażowe nie zakłócił funkcjonowania. Bezpieczeństwo teleinformatyczne, czyli to dotyczące działalności systemów kontroli, sieci teleinformatycznych. Bezpieczeństwo prawne, tak żeby infrastruktura funkcjonowała sprawnie i była odporna na jakieś działania w zakresie prawodawstwa podmiotów ze strony podmiotów zewnętrznych. No i właśnie te plany ciągłości działania i odtwarzania. I to jest jakby takich sześć głównych filarów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bo one najlepiej oddają sposób myślenia o infrastrukturze krytycznej. Ale infrastrukturze krytycznej tak naprawdę zagrażają różnego typu działań. Z jednej strony są wszelkiego typu katastrofy naturalne, te, które są wynikiem działania po prostu sił przyrody, zmian w naturze, to są rzeczy, które nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć. Z drugiej strony to jest podatność na wszelkiego rodzaju awarie, usterki techniczne, czyli właśnie szeroko pojęte bezpieczeństwo techniczne, ale to też jest podatność na działalność człowieka. I ta działalność człowieka też może się opierać na różnych filarach. To mogą być działania zupełnie przypadkowe, wszelkiego rodzaju pomyłki, wypadki, ale to mogą też być też działania celowe, to mogą być akty sabotażu, bądź to mogą być właśnie działania terrorystów. I właśnie przez to, że infrastruktura krytyczna jest tak niesamowicie ważna, jest też bardzo podatna na tego typu działań, stąd też szereg różnych działań, które mają jak najbardziej zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną, a w przypadku, kiedy już mleko się rozleje, w przypadku, kiedy coś się stanie, przewidzieć albo zaproponować procedury postępowania na taką sytuację i mieć w zanadrzu plany odbudowy i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej. W dzisiejszych czasach no, przede wszystkim myślimy o tym, jak niebezpieczny może być na przykład atak terrorystyczny. I tutaj historia, czy ta najnowsza historia pokazuje, że rzeczywiście atak na obiekt taki jak na przykład lotnisko, które jest oczywiście infrastrukturą krytyczną, powoduje szereg bardzo różnych konsekwencji. To jest taki bardzo dobry przykład, pokazujący, jak bardzo jest to element powiązany, bo atak czy to na budynek lotniska, czy to już bezpośrednio na samolot, który jest w powietrzu, niesie ze sobą określone konsekwencje. Zwykle jest tak, że samolotem podróżują osoby z różnych krajów, czyli ten efekt związany z no, efektami miękkimi terroryzmu, poczucie strachu, zagrożenia, nie koncentruje się tylko wyłącznie w jednym społeczeństwie, ale straszymy obywateli iluś tam krajów, więc tutaj mamy efekty, które roznoszą się praktycznie na cały kontynent, ewentualnie na każdy świat, bo każdy podróżuje. Potem, jeżeli popatrzymy na straty ekonomiczne, no to okazuje się, że jedno to jest zniszczenie tego lotniska, czy zniszczenie tego samolotu, ale te straty przenoszą się także na te wszystkie odwołane loty, na sparaliżowany ruch, na wszystkie odwołane podróże i szereg działań, które zostały odwołane. Każdy atak bądź próba ataku to są także wszelkiego rodzaju działania zmierzające do poprawy tego systemu. Olbrzymie wydatki na obronę. Ja nawet pamiętam, że jedna z organizacji terrorystycznych w jakichś swoich publikacjach pisała bardzo jasno, że sama próba zorganizowania ataku, nawet atak udaremniony, to i tak jest efekt osiągnięty, ponieważ ludzie z wielu krajów po prostu się boją. Przeznaczone są olbrzymie środki na to, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa, więc cel zostaje osiągnięty. Z drugiej strony lotnisko to także mnóstwo zespołów, mnóstwo firm współpracujących, więc przez to tak naprawdę atak na jeden element
powoduje konsekwencje w wielu miejscach, w wielu krajach i w wielu systemach współpracujących. No i co powoduje, że praktycznie każdy element infrastruktury krytycznej jest powiązany. Bez energii nie będziemy w stanie produkować wody na przykład, więc to też powoduje, że zakłócenie działania jednego systemu jest związane z problemami w funkcjonowaniu systemów kolejnych. Chciałbym przejść do innego zagadnienia, a konkretnie rzecz biorąc do sprawy związanej z wojną hybrydową, o której jest coraz więcej mowa, i także też zagrożeń, które niesie ze sobą internet. A to, że przenieśliśmy bardzo wiele naszych aktywności, nie tylko spędzanie wolnego czasu, ale także chociażby praca, kontekst pracy zdalnej, jakby też coraz większa rola mediów społecznościowych, jeszcze nie tak dawno to była głównie domena osób młodych, które właśnie w ten sposób się komunikowały i też zbierały informacje na temat funkcjonującego świata. Osoby starsze jednak głównie korzystały z prasy tradycyjnej, z telewizji, z radia. Teraz także ten odsetek osób starszych coraz mocniej jakby korzysta z dobrodziejstw współczesnych cywilizacji. Pandemia też to wymusiła, zresztą też pani na początku tutaj wspomniała o tym strachu, który też się pojawił wśród ludzi, że tym ataku na sklepy na początku pandemii. I właśnie w związku z tym, pani doktor, to jakby już dochodząc do pytania, jaka jest podatność infrastruktury krytyczne na efekty miękkie, takie właśnie jak dezinformacja, i czy właśnie ataki na infrastrukturę krytyczną są elementem wojny hybrydowej? Żyjemy w takich bardzo specyficznych czasach, kiedy zagraża nam nie tylko ten przeciwnik jasny, widoczny i zdefiniowany, który może podjąć konkretne działanie militarne, ale także to są czasy, kiedy do głosu dochodzą i są naprawdę niesamowicie niebezpieczne te zagrożenia hybrydowe, czyli działania, które mogą być podejmowane przez państwa, ale także podmioty, które nie są państwami. I celem tych działań może być destabilizowanie obiektu ataku, czy zadanie mu pewnego rodzaju szkód przez połączenie, wykorzystanie środków jawnych, niejawnych, militarnych, pozamilitarnych. I zagrożenia hybrydowe najczęściej właśnie łączą te dokładnie czynniki, o których pan wspomniał, czyli dezinformację, cyberataki, presję ekonomiczną. Czasami jest to oczywiście rozmieszczenie nieregularnych ugrupowań zbrojnych albo użycie jakichś regularnych jednostek. Często się to dzieje przez długi czas, jest w powiązaniu z pozostałymi środkami. Generalnie właśnie wojna hybrydowa, o której pan wspomniał, ona często jest definiowana jako wrogie działanie w takiej szarej strefie. I są działania, które mieszczą się poniżej progu konfliktu zbrojnego, ale ich celem jest właśnie erozja zaufania publicznego do społeczeństwa obywatelskiego, do fundamentów demokracji. No przede wszystkim za pomocą cyberataków na krytyczne elementy infrastruktury, na przykład infrastruktury energetycznej, czy praktycznie każdej. I w ten sposób te działania w ramach wojny hybrydowej mogą być bardzo poważnym zagrożeniem dla suwerenności i właściwie dają organizacjom terrorystycznym, kryminalnym, innym podmiotom względną anonimowość przy wykorzystaniu bardzo skutecznych metod wpływania na politykę i strategię innych państw, bo niedziałanie czy brak sprawności w działaniu jakichś elementów infrastruktury krytycznej momentalnie wyzwala palnik społecznego niezadowolenia. I co moim zdaniem jest najbardziej niebezpieczne, a dosyć często niedoceniane, to są właśnie pewnego rodzaju efekty miękkie. Czyli to, że my nie musimy nawet infrastruktury krytycznej bezpośrednio atakować, wystarczy z czasami dobra dezinformacja i już możemy doprowadzić do bardzo poważnej erozji zaufania, ale też do bardzo poważnych konsekwencji, nie tylko konsekwencji miękkich, bo czasami nawet plotka czy jakaś niepotwierdzona informacja o tym, że występuje jakieś skażenie w wodzie, o tym, że przestanie działać za chwilę prąd,
która zostanie rzucona w odpowiednim miejscu, momentalnie pociąga za sobą konkretne konsekwencje. I mam taki przykład, który lubię używać, żeby właśnie tłumaczyć to zagadnienie. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdy zupełnie przez przypadek na jakimś lokalnym portalu dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś umieszcza filmik, na którym osoba w kominiarce no, opowiada, czy z zasłoniętą twarzą, dzisiaj o zasłonienie twarzy jakoś nie trudno, jak wiemy, i ta osoba opowiada, że jest pracownikiem tutaj firmy produkującej, fabryki produkującej nawozy sztuczne, w której doszło do olbrzymiej katastrofy, jest jakieś skażenie, no ale dyrekcja fabryki nie chce o tym informować, ale ten człowiek właśnie tutaj czuje się w obowiązku poinformować ludzi, że mogło dojść do skażenia wód gruntowych, mogło dojść do skażenia powietrza i czego tylko się da. Taki filmik wrzucony na lokalny portal momentalnie zostanie podany setki razy, bo każdy, kto to zobaczy, będzie chciał ostrzec znajomych. I w ten sposób taka informacja, już nie dezinformacja, tylko po prostu informacja, momentalnie zacznie się roznosić. Ona oczywiście spowoduje panikę, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie teoretycznie to się stało. Ludzie zaczną panikować. I z jednej strony rzeczywiście rzucą się do sklepów, ale prawdopodobnie dojdzie też do różnego rodzaju aktów kradzieży, wandalizmu, prawdopodobnie kolizji drogowych, więc będzie zaangażowana policja, wszelkiego rodzaju inne służby, straż pożarna będzie wyjeżdżała dużo szybciej, będzie też obciążenie służb medycznych. Osoby, które na co dzień cierpią na jakieś choroby, czy to somatyczne, czy to właśnie związane z układem krwionośnym, sercem i tak dalej, momentalnie będą odczuwały bardziej tego skutki, więc znowu możliwe, że zakorkują się szpitale. Ktoś pewnie na własną rękę będzie próbował brać płyn Lugola, mając w pamięci doświadczenia lat 80. I katastrofę w Czarnobylu. Jak wiemy, branie płynu Lugola na własną rękę naprawdę może się skończyć bardzo źle. Więc sama plotka, sama dezinformacja będzie wystarczyła do tego, żeby wprowadzić olbrzymi chaos. A warto pamiętać, że im bardziej społeczeństwo, im niższy jest poziom zaufania w społeczeństwie, tym społeczeństwo jest bardziej podatne na takie informacje. I tutaj naprawdę nie trzeba wiele, nie trzeba bezpośrednio infrastruktury krytycznej atakować, wystarczy puścić odpowiednią informację, że na przykład jutro nie będzie internetu, albo że w nocy nie będzie prądu, bo coś tam, i to powoduje momentalnie bardzo poważne konsekwencje. Ludzie się boją, zachowują się w sposób zupełnie nieracjonalny, tracą zaufanie do władz, bo nawet jeżeli ta katastrofa nie nastąpi, to będą żyli w strachu, co będzie jutro, pojutrze i pojutrze. Zacznie się pewnego rodzaju panika moralna, zaczną się zachowania radykalne, mogą to być zachowania agresywne, więc to wszystko będzie bardzo wpływało na społeczeństwo. Nie musimy tej infrastruktury bezpośrednio atakować, żeby doprowadzić do określonych konsekwencji. I tutaj kolejna kwestia. Bardzo często analizując infrastrukturę krytyczną i bezpieczeństwo, oczywiście mówi się przede wszystkim o bezpieczeństwie fizycznym, ono jest niesamowicie ważne. W bezpieczeństwo fizyczne inwestuje się duże siły i środki, bo wydaje się, że właśnie ten atak może nastąpić przez wtargnięcie bądź dostanie się na obiekt. I ja zauważyłam taką dziwną tendencję, że w pewnym momencie było dosyć popularne, zwłaszcza w sezonie ogórkowym, kiedy niewiele się działo, lokalne stacje bądź jakieś kasety próbowały, wchodziły na teren wodociągów, wrzucały czy tam wsypywały torebkę cukru do jakiejś nieczynnej studzienki najczęściej, no i można było rzucić, prawda, olbrzymim tytułem, że to terroryści mogą zatruć wodę i tutaj nic nie został zatrzymany. I oczywiście to jest coś, co fantastycznie wygląda w gazecie, momentalnie generuje klikalność na lokalnym portalu, ale tak naprawdę powoduje najczęściej nie tyle panikę, o której mówiłam, ale takie troszeczkę błędne wyobrażenie obywateli na temat bezpieczeństwa takich obiektów. Jasne, absolutnie nikt nie powinien dostać się na ten typ obiektu, ale naprawdę nie wystarczy wrzucić trochę czegoś do jakiejś studzienki, żeby spowodować taką katastrofę. Z wielu powodów. Przede wszystkim woda jest na każdym etapie badana, bardzo, bardzo dokładnie. Te kontrole są niesamowicie częste i no, nie ma możliwości, żeby przepuścić jakieś poważne zatrucie. Z drugiej strony, ja kiedyś zapytałam specjalistę od właśnie tego typu systemów, co by trzeba było wpompować,
żeby rzeczywiście doprowadzić do tego typu katastrofy. I odpowiedź była taka, no cysterny. Więc wrzucenie tej paczki cukru, czy kilograma cukru, czy czego tam, owszem, wygląda znowu widowiskowo, ale tak naprawdę nie spowoduje żadnych konsekwencji. Tam ilość rycyny, czy innego rodzaju trucizny musiała być naprawdę ogromna i nie wystarczy po prostu dostać się na teren, obiektu, ale tego typu informacje, tak jak mówię, podgrzewane czasami przez różnego rodzaju media, powodują niestety wyobrażenie, że tak łatwo jest, prawda, wejść i sobie coś zepsuć. Jasne, ataki na infrastrukturę wodociągową zdarzają się, ale to są najczęściej cyberataki. Takie ataki, jak na przykład w zeszłym roku miały miejsce, próby ataków miały miejsce w Izraelu i tam po prostu chodziło o przesterowanie systemu, który miał podnieść poziom chloru w wodzie do takiego poziomu, który rzeczywiście mógłby być niebezpieczny dla ludzi. Ale to był typowy cyberatak, czyli to jest to, co można zaliczyć do tego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Więc wbrew pozorom, to też jest, myślę, że poziom wiedzy w niektórych przypadkach jest niewielki, a jest jeszcze dodatkowo właśnie pompowany przez jakieś takie poszukiwanie sensacji, które naprawdę absolutnie niczemu nie służy. I warto o tym pamiętać, że te systemy, owszem, one mogą być podatne, są bardzo ważne, ale wbrew pozorom nie jest tak łatwo je zepsuć. I tutaj znowu też dochodzimy do kwestii tego, jak bardzo ważny jest czynnik ludzki w tym wszystkim. I znowu bezpieczeństwo osobowe, kontrola pracowników, sprawdzanie tych pracowników. No i tutaj ja się też często posługuję tym przykładem fabryki Tesli i próbie z sierpnia ubiegłego roku, czyli 2020. Tam mieliśmy taki przykład, że do pracownika jednej z fabryk w Nepalu bodajże zgłosił się jakiś jego rosyjskojęzyczny znajomy, który no najpierw go zaprosił na jedną, drugą kolację, a potem zaproponował, że za włożenie pendrive'a bądź otworzenie załącznika poczty na służbowym komputerze, on najpierw oferował $500,000, potem $1,000,000, czy to w walucie, czy to w innej formie. I oczywiście obiecywał, że nic nie będzie, że to nie będzie zupełnie do wykrycia. Wystarczy, że ten pendrive posiedzi w tym służbowym komputerze około 6 godzin. Oni mieli równolegle zorganizować inny rodzaj cyberataku, żeby w jaki sposób odsunąć podejrzenia. No i tutaj padła deklaracja, że już podobne ataki były robione, że to wszystko jest bezpieczne, absolutnie nikt się nie dowie. Tu akurat była taka sytuacja, że ów pracownik no, nie dał się skusić. Zawiadomił przełożonych, ci z kolei zawiadomili FBI i od tej pory wszystkie rozmowy już były nagrywane, co doprowadziło do ujęcia rosyjskiego turysty. I no, nie podano oficjalnie, jak wysoką premię dostał ten pracownik. My się możemy tylko zastanowić, czy czasem w tym momencie setki tysięcy szefów w różnych innych ważnych przedsiębiorstwach nie zadało sobie jednego prostego pytania. Czy mój pracownik postąpiłby tak samo? Bo niestety bezpieczeństwo tego typu obiektów to jest tak naprawdę pewnego rodzaju system złożony właśnie z różnych poziomów. I warto się tym poziomom przyglądać i opracowywać strategię działania także na właśnie różnego rodzaju działania dezinformacyjne, bo one stanowią olbrzymie niebezpieczeństwo. Oczywiście jest tak, że terroryści też mają zakusy na tego typu obiekty, aczkolwiek w momencie, kiedy ja dosyć regularnie swego czasu przeglądałam te wszystkie publikacje instruktażowe organizacji terrorystycznych i tam tak naprawdę jakichś takich bezpośrednich przepisów, instrukcji na to, jak atakować obiekt infrastruktury krytycznej, nie było. To znaczy, owszem, zdarzały się takie porady na zasadzie, jeśli masz dostęp do fabryki, to możesz tam coś zepsuć, ale nigdy to nie była jasna, konkretna instrukcja, przynajmniej w tych materiałach, które docierały do Europy. Zdarzały się na przykład takie apele na
jakiegoś bajera, że jeżeli masz dostęp do laboratorium chemicznego, to możesz wymyślić właśnie truciznę, którą ktoś tam będzie w stanie zatruć, ale nie spotkałam się z dobrą instrukcją, mówię dobrą, poprawną instrukcją rzeczywiście wyrządzenia poważnej szkody w tego typu obiektach. To były najczęściej ogólniki. Bo no, też należy mieć świadomość tego, że żeby rzeczywiście uszkodzić element infrastruktury krytycznej, potrzebna jest pewnego rodzaju wiedza i znajomość tego obiektu. No, trzeba mówiąc potocznie, po prostu wiedzieć, gdzie uderzyć, wbrew pozorom nie jest to takie proste. Tutaj znowu, prawda, dochodzimy do kwestii bezpieczeństwa osobowego, czyli z jednej strony sprawdzenia tego pracownika, a z drugiej strony testów, szkoleń i różnego rodzaju kampanii na rzecz bezpieczeństwa, także w miejscu pracy. W tym miejscu pozwolę sobie tutaj Państwa zachęcić bardzo serdecznie do śledzenia kanału na YouTubie prowadzonego przez panią doktor pod tytułem Anatomia Zamachu i tutaj także do subskrypcji tegoż kanału, bo tutaj właśnie też pojawiło się bardzo wiele wątków w trakcie naszej rozmowy właśnie z tego tematu, a także do śledzenia profili Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego i Fundacji Misji Obywatelskiej. Tutaj właśnie ten wątek TESNI pojawił się właśnie w jednym z odcinków hashtag popołudnia z bezpieczeństwem i hashtag bezpieczeństwo w pigułce. Także pozwolę sobie tutaj na taką małą autoreklamę. A przechodząc już do kolejnego pytania, chciałbym zapytać o to, jak w praktyce wygląda ochrona infrastruktury krytycznej, bo nie każdy z nas zdaje sobie właśnie sprawę z tego, jak to wygląda. No, przed oczami stają mi właśnie duże wodociągi, elektrownie i właśnie jak wygląda ta ochrona tych obiektów? Ta ochrona funkcjonuje na wielu poziomach. Przede wszystkim takim podmiotem, który integruje te działania, jest RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I każdy operator infrastruktury krytycznej ma obowiązek przygotować tak zwany plan ochrony infrastruktury krytycznej. Takie wytyczne, najważniejsze do tego, jak to powinno wyglądać, precyzuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2010 roku. Ale tak naprawdę chodzi o to, by przygotować jak najbardziej dokładny plan, który z jednej strony opisuje zakład, jego specyfikę, z drugiej strony szacuje możliwe ryzyko wystąpienia różnego rodzaju problemów, a także pokazuje, jak będzie wyglądało odbudowanie tej struktury w przypadku jakiejś formy zniszczenia ataku czy po prostu zdradzenia płynności działania. I takie plany są uzgadniane nie tylko przez RCB, ale po drodze taki plan musi uzgodnić właściwy minister, Komenda Policji, Komenda Straży Pożarnej, bardzo wiele służb i inspekcji, które są po drodze w najbliższym otoczeniu, tak żeby te wszystkie podmioty z jednej strony zaakceptowały te działania, no ale też zdawały sobie sprawę, o czym mówimy, o jakiego rodzaju produkcji, o jakiego rodzaju zagrożeniu mowa. Więc tutaj tych obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w tej kwestii jest bardzo dużo. No i warto mieć świadomość tego, że to są działania rozłożone czasami na wiele miesięcy przygotowań, bo wymagają integracji wielu komórek, bo te plany ochrony najczęściej są wielowątkowe, wielopoziomowe. Przy czym też warto powiedzieć, czy właściwie warto zaznaczyć, że procedur, planów związanych właściwie z funkcjonowaniem infrastruktury krytycznej jest bardzo dużo. Czasami nawet ja rozmawiając z operatorami infrastruktury krytycznej, mam takie wrażenie, że znaczy oni inaczej podkreślają, że czasami procedur i planów jest tak bardzo dużo, które są obowiązujące w danym momencie ze względu na typ obiektu, że w przypadku zagrożenia nawet nie bardzo by wiedzieli, po który sięgnąć, bo okazuje się, że tych dokumentów, które muszą przygotować, czasami jest bardzo dużo, co z jednej strony no, generuje najczęściej duże siły i środki, a z drugiej strony tym bardziej pokazuje, jak ważne są to elementy, jak ważna jest to infrastruktura i jak olbrzymim wyzwaniem jest jej ochrona. I to jest wyzwanie właściwie na wielu poziomach i
wyzwanie stojące i po stronie operatorów infrastruktury krytycznej, czyli właścicieli czy osób zarządzających nią, a z drugiej strony organy administracji państwowej, od samorządu przez służby, inspekcje podległe wojewodzie, po RCB i instytucje takie jak Policja czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc ta ochrona infrastruktury krytycznej tak naprawdę jest powiązana z bardzo różnymi podmiotami i jak mówiłam o tych rodzajach bezpieczeństwa, to też właśnie obejmuje bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa związanego ze sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury. O ochronie infrastruktury krytycznej już Pani wspomniała przed chwilką, ale chciałbym dopytać o kwestie związane z terroryzmem, bo jak dobrze pamiętamy, zamach na World Trade Center, zamach w Madrycie w ubiegłym roku, zamach w Wiedniu, można by tutaj jeszcze długo wymieniać wiele innych zagrożeń, które na nas czekają ze strony terroryzmu, współczesnego terroryzmu, a jak wygląda ochrona antyterrorystyczna obiektów infrastruktury krytycznej, czyli tak zwane załącznik antyterrorystyczny właśnie. Pani doktor, jak to działa w praktyce? W praktyce to jest proces dosyć skomplikowany. Generalnie ustawa AT z 10 czerwca 2016 roku zmieniła pewne punkty w ustawie o ochronie osób i mienia dotyczącej obiektów obowiązkowo chronionych. Zwykle jest tak, że infrastruktura, znaczy zawsze jest tak, że infrastruktura krytyczna jest także obiektem obowiązkowo chronionym. W przypadku obiektów obowiązkowo chronionych, jego kierownik ma obowiązek sporządzenia planu ochrony, który uzgadnia z policją. I tak było też przed wejściem ustawy, to funkcjonowało sobie bardzo sprawnie. W momencie wejścia ustawy, właściwie od 2017 roku, rozpoczął się właśnie obowiązek przygotowywania planu działania, planu postępowania, czyli instrukcji postępowania w zakresie zagrożeń terrorystycznych. I tą instrukcję, czyli ten załącznik AT, o którym Pan wspomniał, należy uzgodnić z odpowiednią delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to była w wielu przedsiębiorstwach pewnego rodzaju rewolucja. Nagle się okazało, że każdy obiekt będący obiektem chronionym, czyli będący na tej niejawnej liście wojewody, potrzebuje mieć taki dokument. Czyli już nie tylko przygotowujemy taki ogólny plan ochrony tego obiektu, ale także przygotowujemy specjalny dokument, który mógł liczyć nawet kilkadziesiąt, ale kilkaset stron w przypadku jakichś takich większych obiektów, który miał z jednej strony, oprócz takich zwykłych rzeczy jak dane teleadresowe, zawierał pewnego rodzaju analizę ryzyka, analizę podatności takiego ataku na takiego obiektu na różne formy ataków terrorystycznych. W tym dokumencie analizowana jest ewentualny efekt reakcji łańcuchowej, czyli podatność na bliskość innych obiektów, ale te dwie najważniejsze części załącznika antyterrorystycznego to jest procedura postępowania na wypadek wystąpienia różnego rodzaju ataków. Tam się rozpatrywało atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli tak zwany masowy zabójca, ewentualnie aktywny strzelec. Rozpatrywało się przesłanie materiałów wybuchowych, a także czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych za pomocą przesyłki. Trzecia rzecz to było ujawnienie materiałów wybuchowych bądź właśnie czynników CBRN na terenie zakładu. I ten dokument z jednej strony precyzuje sposób postępowania na wypadek takiego zdarzenia i dokładnie czynności każdego pracownika. Kolejnym elementem tego dokumentu jest postępowanie w przypadku wprowadzenia któregoś ze stopni alarmowych, czy to był stopień alfa, bravo czy delta. I generalnie chodziło o to, by pokazać, jak będą wyglądały działania, jakie będą obowiązki poszczególnych osób w przypadku wprowadzenia tych stopni alarmowych. Tam jeszcze zapomniałem o trzecim, czyli Charlie. I o co chodzi? Mianowicie, dlaczego ten dokument był taki ważny?
Generalnie on niesamowicie uporządkował te procedury, bo sporządzenie dokumentu to jedno, ale przede wszystkim najczęściej trzeba było tą procedurę opracować, bo ona mogła istnieć, ewentualnie mogło jej nie być. Z tym bywało bardzo różnie w przedsiębiorstwach i tutaj to wyglądało naprawdę, naprawdę różnie. Trzeba było tą procedurę zrobić, więc najczęściej trzeba było też wzmocnić istniejące rozwiązania albo je zaproponować, czyli sprawdzić, jak działa system ochrony. Czy to jest ochrona fizyczna, czy to jest jakaś forma rozwiązań związanych z monitoringiem. I trzeba było zaplanować czynności tych kluczowych pracowników, którzy będą na przykład przeprowadzać ewakuację. Jak trzeba było tę ewakuację zaplanować, no to też trzeba było ludzi przeszkolić. I tutaj załącznik pokazał, że z jednej strony należało te procedury wymyślić, a z drugiej strony należało ludzi zapoznać, bo w większości przypadków w załączniku pisało się, że raz na dwa lata robi się jakieś szkolenie z tych procedur, raz na cztery lata ćwiczenia. Był ten moment, kiedy zaczęto bardzo poważnie rozmawiać o bezpieczeństwie na terenie zakładów właśnie obowiązkowo chronionych i na terenie infrastruktury krytycznej. Jeżeli wcześniej te procedury istniały, ale one bardzo często były dosyć mocno rozproszone, załącznik spowodował, że należało te procedury bardzo jasno opisać i ludzi przeszkolić. I to było o tyle ważne, że w momencie, kiedy taki załącznik trzeba uzgodnić w delegaturze ABW, to dużo łatwiej było uzyskać na przykład finansowanie na wprowadzenie pewnych udogodnień, ale też po prostu wytłumaczyć pracownikom, że mowa o naprawdę ważnych rzeczach. I z jednej strony ja tutaj też reakcje pracowników naprawdę były bardzo różne, bo możemy się zastanowić, prawda, jaka jest szansa, że na teren obiektu wejdzie napastnik z niebezpiecznym narzędziem typu broń palna i zacznie strzelać do wszystkich, którzy są obecni. No to jest scenariusz bardzo amerykański, tam gdzie dostęp do broni jest dużo, dużo łatwiejszy, dużo szerszy, ale z drugiej strony na ten sam obiekt może wejść pijany napastnik z maczetą czy ze siekierą. W warunkach polskich jest to nieco bardziej łatwe do wyobrażenia, a procedura postępowania jest dokładnie taka sama. Więc trzeba było pracowników po prostu w jakiś sposób uwrażliwić na takie sytuacje. I w sytuacji, kiedy na przykład robiono szkolenia z postępowania na wypadek ujawnienia jakiegoś podejrzanego przedmiotu, który może zawierać materiał wybuchowy na terenie zakładu, to również trzeba było pracowników przeszkolić, jak się zachować w takiej sytuacji, na co zwrócić uwagę. I to było o tyle ważne, że tak naprawdę to jest wiedza, którą pracownik mógł wynieść także poza swój obszar wykonywania zadań służbowych, bo tego typu szkolenia związane z załącznikiem najczęściej po prostu uwrażliwiały społeczeństwo na to wszystko, co dzieje się wokół. Bo jeżeli ktoś, prawda, przyszedł ileś tam godzin szkolenia na temat postępowania z niebezpiecznym przedmiotem, to ten sam człowiek, który zobaczy rzucony przedmiot w przestrzeni publicznej, jest bardzo duża szansa, że zareaguje. Dlaczego to jest takie ważne? 5 lat temu we Wrocławiu doszło do próby zamachu bombowego w miejskim autobusie. Sytuacja wyglądała tak, że student trzeciego roku jednej z wrocławskich uczelni miał różne problemy życiowe i postanowił zrobić bombę i wysadzić i zdetonować ją w autobusie. Użył do tego przepisu naprawdę na bardzo prosty, improwizowany ładunek wybuchowy, którą zresztą znalazł w takiej bardzo znanej gazetce dla terrorystów, to nie jest szczególnie trudna sprawa. Na szczęście popełnił pewien błąd konstrukcyjny, dzięki temu nie mieliśmy tragedii, tam jeszcze było kilka innych okoliczności. W każdym razie ten improwizowany ładunek wybuchowy został pozostawiony w autobusie. Autobusie pełnym ludziom do tego stopnia, że on go położył za wózkiem z dzieckiem. No i wyszedł z tego autobusu, autobus pojechał dalej. Ów napastnik nie tylko chciał zrobić boom, ale ten ładunek był od wewnątrz oklejony kawałkami gwoździ, kawałkami metalu, łożyskami, kulkami metalowymi, co powoduje, że w momencie detonacji mamy temperaturę, mamy przyspieszenie, te kawałki metalu działają po prostu jak pociski.
Nie doszło do detonacji z dwóch powodów, tak jak mówię, błąd konstrukcyjny oraz fakt, że ten ładunek został, ten przedmiot, bo to wszystko było zrobione na bazie szybkowaru, czyli garnka ciśnieniowego, to został zauważony. Reklamówka z tą rzeczą została zauważona. Kierowca wyniósł ten pakunek poza autobus na przystanku. Oczywiście nie powinien tego ruszać. Tutaj postąpił zupełnie wbrew procedurom, bo tam też była procedura, która nie została zachowana. Tutaj się możemy zastanowić, czy to było działanie właściwe, czy niewłaściwe. Na ten temat naprawdę napisano bardzo dużo różnego rodzaju artykułów. Jakkolwiek ten przedmiot został wyniesiony, doszło do detonacji poza autobusem, nikt nie został, znaczy no, nikt nie zginął, jedna osoba przechodząca w pobliżu została ranna, ale generalnie z powodu tego błędu konstrukcyjnego nie doszło do pełnej detonacji. Gdyby jednak ta detonacja nastąpiła w środku autobusu, moglibyśmy już mówić o bardzo konkretnych konsekwencjach, bo tutaj już był autobus, w którym było ponad 40 osób, więc doszłoby do konkretnych zniszczeń, prawdopodobnie do pożaru, prawdopodobnie do jakiejś formy eksplozji, wiadomo, szyby, odłamki, kwestia różnych toksycznych gazów, które się wydzielają podczas spalania, więc prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby znacznie trudniejsza do opanowania. Ale co jest kluczowe, pracownik szkolony do właściwych zachowań w przypadku zauważenia podejrzanego przedmiotu, jeżeli w przestrzeni publicznej zauważy taki przedmiot, czyli no właśnie w tym autobusie ten pechowy improwizowany ładunek wybuchowy, będzie wiedział, jak postąpić. Czyli ten poziom bezpieczeństwa w społeczeństwie tak czy inaczej świadomości będzie rosnął. A przypominam, że jednak tych przedsiębiorstw obowiązkowo chronionych jest w Polsce dosyć sporo. Te dane się oczywiście co roku trochę zmieniają, ale to jest kilka tysięcy. Więc no, to prowadzi do takiego wniosku, że ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni z tych procedur, mogą też tej wiedzy używać na zewnątrz, a wręcz jej powinni. I tutaj poziom bezpieczeństwa będzie rósł. Więc to był dokument, który pozwolił uporządkować istniejące procedury, z jednej strony opracować nowe, niejako zmusił do przeszkolenia pracowników z takiego bezpieczeństwa AT, to tak jak mówię, może być i ta wiedza może być przydatna naprawdę w różnych sytuacjach. I ja sobie zdaję sprawę, że przygotowanie tego dokumentu na tych pierwszych etapach no, było po prostu trudne, bo dopiero tworzyły się standardy, specjaliści też nie wiedzieli za bardzo, jak się do tego wziąć czasami. To uzgadnianie mogło jednak trochę trwać. Mimo wszystko doszło do sytuacji, kiedy udało się w wielu przedsiębiorstwach opracować procedury, przeszkolić ludzi, i to będą działania, które będą długofalowo skutkowały. Bo z jednej strony, jasne, prowadzone są kampanie dotyczące bezpieczeństwa przez różnego rodzaju podmioty, chociażby ostatnia kampania przeprowadzona przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, to słynne 4U, ale tego typu działania, które były robione właśnie w przedsiębiorstwach, też wzmacniają takie postawy obywatelskie, wzmacniają właściwe działania obywateli, bo jeżeli my wszyscy nie będziemy wykazywać pewnego rodzaju czujności i obserwować tego, co się dzieje wokół nas, nie będziemy uwrażliwieni na tego typu działania, no to ten poziom bezpieczeństwa nigdy nie wzrośnie. A tutaj no, trzeba mieć świadomość tego, że może poziom zagrożenia nie jest tak wysoki jak w wielu państwach zachodnich, ale on cały czas istnieje. I tu wystarczy jeden napastnik, czy jeden człowiek z takim, a nie innym pomysłem na dokonanie ataku i konsekwencje no, będą długofalowe i mogą być bardzo wielkie. Ja też przypominam jedną ważną rzecz. Napastnik, o którym mowa, ten sprawca z Wrocławia, on był sądzony za terroryzm. Zresztą w pierwszej instancji dostał 20 lat, potem ten wyrok został zmieniony na 15, ale mieliśmy go skazanego z konkretnego artykułu związanego z przestępstwem o charakterze terrorystycznym. I to nie był ani dżihadysta, ani skrajny islamista, tylko obywatel Polski, który no, nie zradykalizował się w kierunku radykalnego dżihadyzmu, bo tego boimy się najbardziej, ale po prostu przeżywał kryzys i no, nie próbował go rozwiązać inaczej, tylko właśnie robiąc improwizowany ładunek wybuchowy i pozostawiając go no, w wrocławskim autobusie.
co też pokazuje, jak niesamowicie ważne jest bezpieczeństwo tych właśnie obiektów transportowych. Już tutaj mówiłam o lotniskach, ale z drugiej strony mamy też transport kolejowy. Mamy dworce kolejowe, które są bardzo trudne do ochrony ze względu na ogromną ilość ludzi, ogromną liczbę ludzi, przepraszam, przewijającą się przez takie obiekty. Z jednej strony, jasne, terroryści też próbowali robić jakieś instrukcje sporządzenia wykolejnicy. Coś takiego się pojawiło bodajże 3 lata, też w gazetce sygnowanej przez Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego. Ja tutaj dotarłam do informacji, że ta wykolejnica zbudowana według tej instrukcji no do końca nie działa, ale wiele przykładów z europejskich stolic pokazuje, że spowodowanie eksplozji, czy to właśnie w wagoniku metra, czy nawet na dworcu, powoduje znowu daleko idące konsekwencje. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo u sąsiadów, czyli na przykład w Brukseli najbliższej, i słynne zamachy, których rocznicę przed chwilą dosłownie obchodziliśmy, mówię o zamachach z 22 marca 2016 roku, tam również został zaatakowany obiekt infrastruktury krytycznej, to było lotnisko, tylko ono zostało zaatakowane w takim miejscu, gdzie jeszcze dostęp miał każdy, czyli tuż przed bramkami do odprawy bagażu, tam gdzie mógł wejść absolutnie każdy. To wszystko pokazuje, że jeżeli chodzi o różne formy ataku terrorystycznego, to niestety pomysłowość napastników jest ogromna i oni atakują w takich miejscach, które są jednak bardzo trudne do ochrony. I wracamy do tego, o czym mówiłam przed kilkoma minutami. Świadomość obywateli, a pewnego rodzaju uwrażliwienie na właśnie specyficznie zachowujące się osoby, na te porzucone pakunki, przedmioty, które nie powinny się znaleźć w przestrzeni publicznej, to jest coś, o czym powinniśmy mówić bardzo często, co powinniśmy właśnie podkreślać. I kampanie na rzecz właśnie takiej czujności obywatelskiej, tego, co zrobić w przypadku zauważania takiego przedmiotu w przestrzeni publicznej, powinny być jak najczęstsze, bo okazuje się, że tak naprawdę bardzo ważnym elementem tej struktury bezpieczeństwa, także infrastruktury krytycznej, są właśnie obywatele. W tym miejscu myślę, że postawimy kropkę, gdyż nasz czas powoli dobiega końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Jestem święcie przekonany, że to jest jakby pewien wstęp, prolog do kolejnych działań podejmowanych tutaj wspólnie, więc myślę, że pani doktor będzie tutaj jeszcze nie raz naszym gościem na łamach Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowych w Rzeszowie. Korzystając z okazji, pozwolę sobie zaprosić także państwa na nasze kolejne wydarzenie, a mianowicie już 13 kwietnia, w kolejny wtorek, odbędzie się rozmowa z panem Pawłem Musiałkiem z Klubu Jagiellońskiego, a odpowiemy sobie na pytanie, czy prywatyzacja na Ukrainie to historyczna szansa dla Polski, dlatego bardzo serdecznie zachęcam państwa tutaj do pozostawienia lajka pod naszym profilem, a także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.